Dzień dobry drodzy widzowie, Kuba Jankowski z kanału Aqua Pasja się kłania. Zobaczcie, moja 5 litrowa kostka z karidinami, mamy tutaj Yellow King Kongi. Duże sztuki są bardzo widoczne, jedna samiczka i jeszcze nasi jajeczka. A tutaj pojedyncze maluchy nam się gdzieś pojawiają. Jest ich całkiem sporo, no ale mniejsza o to. Zmiana, 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 cięcie mchu, cięcie rogatka, więcej miejsca, no i chyba jest lepiej. Teraz pozostaje tylko czekać, aż znowu ta całość tutaj nam pięknie się zazieleni, zapełni mchem. Radykalne cięcie, tutaj mech widzicie przyklejony na kawałku drewna, szyszki, jakiś kamyczek, rogatek i to wszystko. I teraz tylko obserwować maluszki, żeby tutaj ich jak najwięcej przybywało. Krewetki w świetnej kondycji, aby tak było dalej. I w 5 litrach też można mieć całkiem udane, całkiem fajne krewetkarium. No i jeśli ktoś nie ma miejsca na większy zbiornik, taka piątka, ósemka czy dziesiątka w zupełności na przygodę z krewetkami wystarczy. Nie mówię o wpuszczaniu żadnych ryb, ale krewetki i ślimaki jak najbardziej tak. Zobaczcie, trochę tego miejsca jest, a wygląda to całkiem, całkiem przyzwoicie. Parametry wody ustabilizowane, większa podmianka w końcu zrobiona, więc teraz tylko niech maluchy rosną, samiczka wydaje na świat kolejne młode, no i niech to się wszystko kręci. Tak wygląda, kochani, mój mały zbiorniczek po solidnym cięciu, solidnych zmianach. Myślę, że wygląda jak takie typowe krewetkarium. Mnie się podoba, chyba jest dobrze. Kochani, pozdrawiam, no i trzymajcie się. Hej.